Siemka, z tym czasem, a to jest kolejny odcinek z LEGO Star Wars The Force Awakens. Jak sobie pamiętacie, zrobiliśmy sobie grę. Mieliśmy prolog tego na Endor, czyli to, co się... Podejrzewam, że najwyższy porządek zrobi wszystko, żeby powstrzymać nas przed ich zdobyciem. To się wydarzyło wszystko. Wiesz w ogóle, co to za dane? To informacja zastrzeżona. Pan tutaj strzeżona? Co? Nie. Mówisz mi? Bezstrzeżona? Nie wiem, co to jest. Zastrzeżona. To też nie wiem, co to jest, więc tego nie ruszam. Otwarty świat. Nie ma zwykłej mapy? To w ogóle właśnie... Nie zwróciłem na to uwagi, czy jest mapa. Może później się odblokuje, czy coś. Panie, doszły mnie słuchy, że znów ma pan nieustraszenie podjąć się niebezpiecznej misji. Chciałbym życzyć wiele szczęścia w tym przedsięwzięciu. Kiedy jednak już wypełni pan zadanie, proszę rozważyć powrót. Z wielką chęcią wróciłbym do sprawy mojej kluczowej roli w ratunku admirała Akbara. Uła, gotta go fast, kurwa. Widzę, że na tej minimapie nam też to wszystko to pokazuje. To na pewno bezpieczne? Wiem, co robię. Wow! Uwaga! Widzisz, dzięki całym staraniom udało mi się narobić bigos. Ta, widzę. Wskakuj, BB-8. Kręcić. Niż by mi wyrzuciło. Okej. O, widzę, że tu nie ma różnicy, czy to jest Artu, czy BB-8. Dzięki, BB-8. Wybacz mi ten wypadek, bo obiecuję, że to się nie powtórzy w tym tygodniu. Chociaż może zostańmy przy dzisiaj. Nie chcę składać obietnic bez pokrycia. Kontynuuj tryb fabularny. Może mi ktoś podstawić drabinę? To będą poziomy, czy co? Półnarodne, kolejne 10. Dobra, rozdział pierwszy, szturm na Jakku. Szturm na Jakku. Skywalker zniknął. Czas jego nieobecności na gruzach Imperium wyrósł najwyższy porządek, który nie spocznie, dopóki Skywalker, ostatni Jedi, nie zostanie zniszczony. Tymczasem wspierana przez Republikę generał Leia Organa stanęła na czele ruchu oporu i próbuje odnaleźć brata oraz zyskać jego wsparcie w przywróceniu pokoju oraz porządku w galaktyce. Ruch oporu otrzymał w końcu informację, że jeden z nich, z ich sojuszników, jest w posiadaniu bezcennych danych, które mogą pomóc w osiągnięciu celu.
Poe Dameron, najlepszy pilot organizacji, zostaje wysłany na misję. Teraz mogę na legalu dodać. Się wysmarkałem. Chyba wiem, jaką postać stracił, będziemy sterować. Tak zaczniemy wszystko naprawiać. Dzięki tobie w ogóle mamy szansę. Bez rycerzy Jedi nie przywrócimy równowagi mocy. Generał od dawna tego szuka. Generał? Dla mnie jest księżniczką. Musisz się ukryć. Musisz uciekać. Niech szybko to zrobi, ale raz, dwa! Najwyższy porządek już tu jest! Najwyższy jednak porządek zaraz tu będzie! Rozsiądź, coś robicie! Zostacie wyposażone w układ lornetki, takie jak Poe, mogą naciskać... Taki szósty zmysł, powiedzmy. No, powinno tego wystarczyć, żeby zbudować kilka różnych urządzeń. Dobra, jej. Mogę to rozwalić i teraz zacznę budować po tej stronie. Super, dzięki. A możesz tak przy okazji znaleźć tam w środku ten ukryty włącznik? Zupełnie wyleciało mi z głowy. Można teraz z ruinami pić. Wcześniej można było użyć. Znaczy... porazić prądem. Ale to nic nie dawało, nie zabijało w ogóle, no nie tykało to wrogów. To jest strasznie dużo nowych mechanik. Mi się tak trudno jest przyzwyczaić teraz, że naprawdę szkoda gadać. O, i sprawdziłem.
To jest aktualnie właśnie najnowsza gra Lego, jaką nagrywam. Świetnie. Mamy jeszcze sprawę w tej chacie z balkonem. Sprawdź, czemu im to tyle zajmuje, dobrze? To nie cały zapas broni. W drugiej chacie powinno być jej więcej. Dobra. Słuchajcie, ale ja zaraz wracam. Dobra, jestem z powrotem. O! Gdzie mam teraz iść? Bo to jest pytanie. Mimo, że momentami mam taki nieogar w tej grze, ale nie wiem czemu. O, to się świeci. Tutaj BB-8. Dobrze, możesz wejść do środka i zebrać broń? Ja muszę iść sprawdzić umocnienia. Wiecie, od kiedy dubbing jest pewnie dawany w... Hejże! Lego... Słuchaj, w mojej chacie Star jest Wars? Jeden ze schowków z bronią, ale Boże, światło zaczyna nie brzmi. Star Wars. Znasz się może na elektronice? Lego The Movie, czy może po polsku jak komuś nie mówi... Lego The Movie to... Lego z... Jezu, co ja mam z tym Lego Star Wars? Lego Przygoda. Tam też właśnie był dawany dubbing, wiecie, też jednocześnie film wychodził. To nie jest uzbrojony, niech szybko to zrobi, ale raz, dwa! Najwyższy porządek już tu jest! Dobra, mamy to. Mamy kolejną postać główną. Która jest szturmowcem na początku oczywiście. Dołącz do oddziału. Ktoś oglądał siódmą część, no to nie wiem, jak to jest. Ła. Jeśli chcemy się wydostać, to tylko przez nich. Jasne, ale nie widzę tu żadnej wieżyczki. Zbudować? W sumie... No fajnie, żeby bije. To mi się boję, że to jest minikit, nie? Tak bardzo bym nie chciał zebrać akurat. Pewnie jakieś działko wodne. A nie, jednak nie. Ale wody uruchomiłem. Nie podoba mi się to, co oni budują. Ła, co to jest? Czegoś takiego w filmie na pewno nie było. Dasha Frumenti. Twojego kumpla złapali! Co? Nie kojarzę tej postaci. Nie tylko też. Musimy im pomóc! Kryj się! Kolejni szturmowcy! Zbliżają się czarne charaktery! Cieszę się, że poszłam z tobą, a nie z Krazem. Pfff!
Nadlatuje kolejny transporter! Mamy tu za mało osłony! Trzeba będzie użyć. Ogniwa paliwowe na cel! Możesz to przeskanować czy coś, no nie? Widzisz jakieś słabe punkty? Strzelaj w słabe punkty! Dobra, strzelaj, strzelaj. Wieżyczkę blasterową! Tak jest! Ogniwa paliwowe na cel! Dobra, ale właśnie jak zniszczyć tą wieżyczkę? To jest dopiero pytanie za 200 punktów. Tu jest coś. Staram się, ale coś mi chyba właśnie wpełzło do nogawki. No! Nikt mnie nie będzie atakował w mojej osadzie! Muszę ich zabrać w bezpieczne miejsce. Twój przyjaciel jest na północ stąd, przy chacie. Pośpiesz się! Nie martw się, tam jest wieża ciśnienia. Kurde, żebym znowu przypadkowo nie zebrał ten. Był prawdziwy Jedi chyba, nie? Czy to znawca, czy coś takiego? Nie wiem. Ogniowy szturmowiec! Muszę dotrzeć do tego. Uważaj na siebie, Bibi! Wszystko się świeci. Lewo czy prawo? Lewo. Hej, a to co? Zasad nie działa! Nie mogę ugasić ognia! Musimy ratować Lora Sanatekę! Możesz to naprawić? Ja się nie znam na maszynach! Nie, ta link jest fajnie zrobiony, szczerze mówiąc. Szczerze, jakbym miał oglądać film z dubbingiem Star Warsów, nie ma mowy. Szczerze. Myślę, że teraz coś powinienem zrobić. Lewo czy prawo? Serio, te nowe mechaniki momentami to... Jezu. Przez chwilę mam takie wołach. Jak to się dużo zmieniło. No. Thank you.
jest? Tędy! Kayla? Tak. Jakże się zestarzałeś. Tobie przydarzyło się coś gorszego. Wiesz, po co przychodzę. Uciekaj stąd najdalej, jak możesz. Słyszysz? Wrócę po ciebie! Będzie dobrze! Nie wyglądałem bez kryjówką. Wiemy, że ją masz. Teraz oddasz ją najwyższemu porządkowi. Porządek narodził się po ciemnej stronie. Ty nie. Pokażę ci ciemną stronę. Możecie mi napisać, czy głosy są dokładnie takie same, czy może coś zmieniło się. Przeszukać go. Idź, sir. Na pokład z nim. FN-2187. Przekaż swój blaster do inspekcji. Cieszę, że już koniec. Szturm na Jack. Dobra, teraz się nie zbudzi prawdziwego Jedi. Dalej nie wiem, czy rzeczywiście mówi się na to prawdziwy Jedi, ale no. Wiecie, o co mi chodzi. Niebieski X-Wing Poł, śmigacz Rey, niebieski X-Wing Poł, mikromyśliwiec. Jezu, czemu to nie może być wszystko po kolei? Bo tak z dupy wszystko wzięte. Dobra. Jeszcze kasenkę pewnie jakąś tu będziemy mieli. U, mamy Jacku. A nie przejdziemy teraz do Rey? Jest sokół milenium. Widzę, że tu jesteśmy na tym Jacku. Jest, pokaż mapę. Omega. Is that possible? Nie mogę oddalić ani przybliżyć. Szturm na Jacku. O, to jest chyba ta postać w karbonicie. Dobra, ale słuchajcie. Oczywiście nie będziemy tutaj nic eksplorować ani nic. Pamiętajcie, najpierw fabuła, potem jakieś dodatki w ogóle. A znaczy, i potem robienie na 100%. Tak więc mam nadzieję, że ci nam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie, czyli do zobaczenia w następnym odcinku z LEGO Star Wars The Force Awakens.